Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, zaczynamy sobie skrzyneczkę oczywiście Billionaire i 10% Luxury. 10 takich skrzynek łącznie, 5 takich na tej bitewce. Mamy tutaj 5-7 za 520 zł, no niestety mój przeciwnik trafił Digla, no ale tutaj również 500 zł kosztuje to P2000, które do nas spada. Mamy również AWP Wildfire, więc naprawdę sympatycznie ta skrzynka Billionaire nam rzuca, no niestety no, zdążyłem pochwalić, tak? No ale lecą teraz skrzynki 10%, tamte naprawdę, no nie ma co narzekać, tak? 1600 zł z tych trzech itemów dało nam się nazbierać, no ale żeby tutaj skrzynka 10% też coś fajnego zarzuciła, to będę naprawdę zadowolony, bo w tym momencie no jeszcze na plus z tej bitwy nie wychodzimy, jak uda nam się to wygrać. 2500 zł będzie wtedy łącznie jakoś, no a tutaj no koszt jednak 3400, więc coś by się jeszcze przydało, no ale niestety no nic się już nie wydarzy, nie można mieć oczywiście wszystkiego, no ale mamy te 2600, 2700 nawet złotych wygrane z tej bitwy, więc no mówię, no nie ma co narzekać, mogło być gorzej, tak, mogliśmy nic nie trafić z tych skrzynek Billionaire, no a jednak coś tam dało nam się wyskrobać, więc jestem naprawdę zadowolony. Idziemy na kontrakt, jakiś tutaj zaraz zmajstrujemy z tych skinów, które oczywiście mamy, no i zobaczmy, 2800 w tych skinach wrzucamy, podpisujemy i co nam się uda tutaj wyczarować, 2100, więc klasycznie no tutaj passa podtrzymana tego wychodzenia na minus z tych kontraktów. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, to oczywiście z dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Skins, jak oczywiście są pełne, nie ma jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz kod promocyjny i wpisujesz tutaj kodzik CROXY przez 2x 5% więcej do każdej wpłaty. No i skrzyneczka oczywiście na start za free dla nowych użytkowników CROXY. Nie masz psychy, no tutaj gościu nie testuj nawet mojej psychy, bo mam tak mocną psychikę, że naprawdę no aż nie uwierzysz. Otwieramy, przepraszam bardzo, czy chcesz mi powiedzieć, że ja w pierwszym otwarciu już trafiam Hola za 15 tysięcy na 0. Okej, no powiem tak, no jednak psychę mam, tym bardziej tutaj psycha ewidentnie no była, żeby trafić tego Hola od razu, no powiem tak, no takiego otwarcia to ja się totalnie nie spodziewałem, bo tak rzuciłem okiem na te skiny, patrzę, no to musi być jakaś taka, wiesz, procentóweczka mocna, no bo tutaj jednak 50% szans na tam MK Inliving Color, 39% tutaj, więc to jest jakiś low procent, tak, na resztę tych itemów, no ale no mamy Hola, tak, no taki item nie spada często. Tym bardziej, że no mówię, no 0,2% na niego było. Mam jeszcze dwa noże, więc fantastycznie. No powiem tak, no czegoś takiego to ja się absolutnie nie spodziewałem. Pierwsza skrzynka od widza i naprawdę zaczynamy ten odcinek fantastycznie. Wrzucamy tego Hola i mam nadzieję, że będę mógł go jeszcze bardziej fantastycznie zacząć. 20 tysięcy wrzucamy, to jest moment, gdzie w końcu wychodzimy... Gdzie w końcu wychodzimy na plus z kontraktów, tak? Od momentu, gdzie oczywiście dwa dni z rzędu trafiłem mojego plusa, no tak, no. Powiem tak, passa niestety podtrzymana dalej i dalej na tych kontraktach wyjść na plus, no niestety nam się nie udaje. Kto by się spodziewał, klasycznie, niestety... No, szczęście chyba absolutnie już wyczerpałem na tym trybie, więc wróćmy może do normalnego otwierania skrzynek. Skrzynka jakaś imetowa to poszła. Future Strike Case, 320 zł, jedna taka, 1600 za 5, więc zobaczmy. Co my to w ogóle mamy? Jest Glock Fate, jest Karambit. No naprawdę, nuży tutaj naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo ładnych skinów do trafienia. Mamy na bajkę, jest to 630 zł, niestety minus. Tutaj, no, ten Falcon chyba nam nie uratuje otwarcia. 1400 zł, więc jest to no dalej niestety minus. Tutaj to już w ogóle będzie z maksymalnie 400, a nawet 45 zł. Jest nawajka, ale no mówię, no tutaj nie leci póki co nic takiego, co mogłoby nam faktycznie zwrócić to otwarcie. No to będzie profit na 100%, 2200. No chciałem powiedzieć, że nawet 3 koła może tam być, no ale jednak troszkę się pomyliłem, tak? 400 tutaj, zobaczmy jeszcze raz, no tutaj no mogą być te dwa koła.
1700, okej, no coś tutaj ewidentnie przestrzeliwuje te wartości tych skinów, ale spokojnie, jeszcze dam ostatnią szansę tej skrzynce na jakiegoś właśnie tego Glocka Fade'a, no ostatni raz, oczywiście teraz będzie i zobaczmy, jest kosa, jest rękawice, jest kolejna kosa z wipe'u, 2200, dobra, no niech będzie, wracamy na skrzynki widzów i szukamy kolejnej chyba takiej perełki, która no może niekoniecznie M4 Hole'a mi zrzuci, ale no mam nadzieję, że również coś sympatycznego tutaj dla wuja się zamelduje. Od 300 do 800 mamy top skiny. 1%, tak? No powiadasz, 1% na te topowe skiny. No powiem tak, nie lubię takich skrzynek 1700 zł, ale niech będzie. Trzy takie strzały będą, ok? Jeżeli uda nam się na 1% coś trafić, to naprawdę jednak cofam wszystko, co mówiłem o moim szczęściu. Mogę... koła. Powiem tak, no... Miały być trzy otwarcia, były dwa. Mamy Kungnir, stary. Ej, były trzy czy były dwa? Nie wiem szczerze, ale mamy Kungnira, stary. To jest rzecz, której totalnie się nie spodziewałem dzisiaj trafić, ale... No udało się, czyli jednak to 1% faktycznie, no, wystarczy, żeby trafić na niektóre skiny topowe, jak się oczywiście ma farta. No powiem tak, fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie dzisiaj te wasze skrzyneczki oddają. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze skrzynkę, mamy tutaj 50% szans na profit, 1700 zł wydajemy, no i... No mocno lipa niestety, 637, no to damy jej jeszcze jedną szansę. Mamy tutaj tym razem 3 itemy, które coś są warte. 1700, no ale no jest to nawet, no nawet to nie jest otwarcie na 0, tak? Dobra, wyszukajmy sobie coś fajnego od 500 do powiedzmy 1500 i... Uhuhu, Kroxy król YouTube, ale mi tutaj schlebiasz gościu. 15% na Marble Fade'a. No dobra, 3300, no jest jeden Marble Fade, ale czy ten Marble Fade nam zwraca? 3500, no jest to minus, tak? 200 zł i... O Jezus. Dobra, last chance dla tej skrzynki jest jeden, jest drugi, to będzie fantastyczny profit. 6800, no powiem tak, no już było blisko, żeby ta skrzynka mi strollowała odcinek, no ale na szczęście tak się nie wydarzyło. No i tutaj jeszcze jakaś skrzynka, powiedzmy Kroxy Jackpot 6000, znaczy przepraszam, 665 zł, skrzynia 10%. No dobra, w takiej możemy się chyba jak najbardziej zatracić. Zobaczmy, czy na tych 10%, które tutaj są ustawione na wszystkie inne skiny, jeżeli oczywiście ten kałach Safari Mesh, czy jesteśmy w stanie coś tutaj wydropić. Możemy sobie pozwolić na jeszcze dwie takie skrzynki, a ja się z wami żegnam. Fantastycznym otwarciem jeszcze na koniec. 15 tysięcy złotych. Udało nam się zdobyć jeszcze motylka Fade'a. Powiem tak, mamy motylka Fade'a. W ekwipunku mamy jeszcze AWP Gungnir. Czego chcieć więcej, stary? Fantastyczny profit.